Tak naprawdę, czy my jesteśmy w stanie zbudować pewność siebie z samości swojej? Że nagle ja sobie pomyślę, teraz będę pewniejsza z siebie. I jak ja to zrobię? Jak ja mam to osiągnąć, bo jestem taka niepewna? I co mam zrobić, żeby tą pewność siebie osiągnąć? I wiesz tak co? Tak naprawdę pytanie, czy my jesteśmy w stanie kiedykolwiek to zrobić? Ja myślę, że jak jesteś dobrze ubrana, to po prostu czujesz się pewniej siebie. Że to jest taka naturalna konsekwencja tego, że od razu wzrasta twoje lepsze samopoczucie jednak. Że jak się czujemy, no jakoby z punktu widzenia kobiety, tam sama jestem, że jak się czuję źle ubrana, to po prostu czuję się gorzej. A masz tak, że przychodzą do ciebie właśnie kobiety i widzisz na przykład jak, albo mówią, bo to też by było dla mnie ciekawe, że ubrały się u ciebie i czują się lepiej, że coś im to daje... Jakie masz, ja widzę ten moment, jak przychodzą i mierzą coś. I dla mnie tutaj bardzo ważna jest ta magia koloru, że w momencie, kiedy ubierają inny kolor niż w tym, którym przyszły, jest to kolor taki intensywny, to mówią, patrzą na siebie i mówią wow. I to jest bezcenne, bo rzeczywiście ja często klientkom mówię, zróbcie sobie dziewczyny taki test. Przejdźcie się w tym najwygodniejszym, najmodniejszym w tej chwili dresie po Silesii. I zobaczcie reakcje innych na to, jak idziecie, a zróbcie to samo, idąc w czerwonej sukience. No ja jestem zwolennikiem czerwonej sukienki, bo ja się wtedy pewniej czuję, lepiej się czuję, czuję się bardziej zadbana. Już nawet nie chodzi o to, że to musi być bardiej elegancko. Tylko ten kolor. Jest kwestia koloru, jest kwestia tego, że od razu idziesz bardziej wyprostowana. Jak widzisz na siebie wzrok innych ludzi i widzisz, że się podobasz, to od razu czujesz się lepiej. Także ja uważam, że ubrania w naszym życiu bardzo nam pomagają w pracy, w życiu osobistym. No trochę jest tak, że się stroimy w te piórka po to, żeby przyciągnąć tego dobrego samca. Okej, okay. A propos strojenia w piórka, bo pomyślałam sobie teraz, bo chciałam o jeszcze jednej rzeczy, innej totalnie rzeczy powiedzieć, ale pomyślałam sobie a propos strojenia w piórka, to ja też jakby obrabiając oferty osób, które do mnie przychodzą, nie? W sensie takim, wiesz, obudowując je jakimś takim opakowaniem, opowieścią, kreacją, wszystkim, no to robię dokładnie to samo, nie? Co ty robisz z klientkami, ubierając je w ubrania. I teraz w ogóle sobie pomyślałam, a w ogóle o tym wcześniej nie myślałam, że to jest w ogóle mega ważne i chyba my się w tym zgadzamy, tak myślę, jakby rozmawiając też z tobą, że to, co my robimy, to my nie przebieramy klientów, nie? Że to jest chyba w ogóle, bo ty powiedziałeś, że nie przebierasz też kobiet, żeby, wiesz, żeby czuły się swobodnie, o tym też w poprzednich odcinkach mówiłyśmy. Ale ja klientów też nie przebieram w nie ich wartości albo w nich pomysły. Chyba że są to jakieś moje pomysły, które razem z nimi wypracowujemy, ale też nie mam zwyczaju pokazywać klienta innym niż on jest. I to moim zdaniem buduje ogromną pewność siebie w takim wychodzeniu do klienta. Wiesz, bo to jest kwestia nawet nie tyle, że my kogoś chcemy zmienić, tylko my go chcemy, jeżeli oczywiście ktoś taką potrzebę posiada, lekko podrasować. Czyli to jest tak, że wyciągasz sylwetki, pomagasz, zresztą to jest też duża rola stylistki, która układa na przykład całą szafę twoją, że wyciąga z tego twojego potencjału, który ty posiadasz, te najlepsze rzeczy i pomaga ci to dostrzec. Bo czasem jest tak, że jakby to tak jak z projektem, że jak ktoś spojrzy na projekt z zewnątrz, to jest w stanie wyłapać więcej elementów niż ktoś, kto ten projekt buduje od samego początku. No właśnie i zobacz, ja w ogóle to jest moim zdaniem ubrania dla mnie są świetną metaforą, nie? Tego, co ja robię, bo wiesz, jakbym chciała komuś powiedzieć, czym się zajmuję, no to właśnie przychodzi do mnie taki przedsiębiorca, kobieta, mężczyzna, przychodzi nieubrany, nie? I ma ogromny potencjał, wiesz, coś potrafi dobrze zrobić, ma jakiś pomysł na siebie, robi świetną rzecz, jakby to, w jaki sposób o tym opowiada, w ogóle tego nie sprzedaje. I teraz sobie pomyślałam, że właśnie ty, ubierając kobiety, robisz dokładnie to, co ja robię z firmami, czyli opakowujesz je w coś, co podkreśla te zasoby. Ale pomyślałam sobie, że to, co też, patrząc na moje doświadczenia, nie wiem jak z twoimi, jest przed etapem podrasowywania. To jest rozmowa. Okej. Okay.
Chciałam jeszcze kilka kroków wcześniej, ale dobra, przejdźmy do rozmowy. To rozmowa o czym? Żeby te kwestie podrasować, nie? O czym my rozmawiamy po to, żeby tą pewność siebie wznieść, podnieść? Jak to u Ciebie wygląda? No taki klasyczny przykład rozmowy to jest wtedy, kiedy dobieramy garderobę do pracy klientce i klientka zadaje mi pytanie, czy to wypada tak iść do pracy. I zawsze bezbłędną odpowiedzią moją na to jest, to zależy, gdzie Pani pracuje. I jakby to jest kluczowe pytanie, po co my tą garderobę zmieniamy? Czy my potrzebujemy sukienkę na jakąś okoliczność? Czy to jest garnitur na jakąś prezentację w pracy? Bardzo ważne jest, żeby poznać to środowisko, w którym klientka funkcjonuje, bo przebierzemy ją wtedy, kiedy tak naprawdę zaproponujemy jej rzecz, która kompletnie nie pasuje do jej życia, no i do życia zawodowego. Tak, i zobacz, i dokładnie to samo też robię, kiedy ktoś przychodzi do nas, żeby go ubrać w kreację, nie? Najpierw musimy się dowiedzieć, co robi, jak to robi, po co to robi, dla kogo to robi, po to, żeby dobrać tą kreację potem do, po pierwsze, jego wartości, żeby to czuł się on w tej kreacji dobrze i po to, żeby jego klienci też odebrali go tak, jak on chciałby być odbierany. I teraz jeszcze idąc jeden krok do tyłu, bo tutaj my rozmawiamy o tym, co buduje naszą pewność siebie i ja myślę sobie, że mogłoby to być bardzo dużym uproszczeniem, gdybyśmy powiedziały, że ubiór na przykład buduje naszą pewność siebie. Ale jest to jeden z elementów, jeden który jest z bardzo elementów, ważny. Tylko, że on sam nie może zaistnieć, jeśli my się przebieramy za kogoś. Nie? My najpierw musimy wiedzieć i ja to myślę sobie, że i klienci jak chcą wyjść tacy odważni właśnie pokazać siebie, powiedzieć coś o sobie, to oni najpierw muszą sobie odpowiedzieć na takie pytanie, kim oni w ogóle są, nie? I ja też sobie myślę, czy u Ciebie tak jest, że kobieta się do Ciebie przychodzi, to bardziej jest pewna siebie, kiedy ona się ubierze, a nie przebierze. Ja myślę, że ja mam takie klientki, które mają bardzo duży potencjał, głównie potencjał intelektualny. I to są dziewczyny, które mają, które są na stanowiskach, które naprawdę są bardzo mądrymi kobietami. I tak naprawdę ten ubiór czasami to nie jest kwestia fanaberii. To jest kwestia takiej wisienki na torcie, że tak naprawdę już osiągnęłam wszystko pod względem takim zawodowym, osiągnęła stabilizację, jest zrealizowana macierzyńsko. I tak sobie i przychodzi taki moment, że teraz to by chciała, żeby jeszcze ta szafa wyglądała idealnie. Poszukuje się stylistek, które doradzają. My już trochę też mamy dosyć takiego kupowania w ciemno niezliczonej ilości rzeczy, bez kompletnego jakiegoś takiego planu. Więc często te nasze porady są związane z pewną ekonomią zakupową. Bo w momencie, kiedy budujesz całą szafę, to też w pewnym sensie robisz to bardzo konsekwentnie. I wtedy wiesz, że nie kupujesz 100 rzeczy, tylko kupujesz, nie wiem, 40 w ramach takiej kapsułowej szafy, ale wszystkie do siebie nawzajem pasują. I pasują też do Ciebie. Bo jakby ja zmierzam do tego i jakby może moje pytanie też nie wybrzmiało, ale pomyślałam sobie, że póki osoba nie jest, jakby wiesz, do czego chcę też trochę nawiązać, kiedyś o tym powiedziałaś, że póki osoba sama się sobie nie podoba, nie? Tak. To nigdy chyba, przynajmniej tak myślę, nie będzie zadowolona z tego, cokolwiek by na siebie nie założyła. To prawda. I to dla mnie bardzo mocno pokazuje taki obraz właśnie pewności siebie, że my, nie wystarczy, że my ją zbudujemy szafą, co jest oczywiście świetnym podrasowaniem i może nam dodać tych skrzydeł. Nie zbudujemy jej kreacją, nie zbudujemy jej tym PR-em, z którym on jest zwykle kojarzony, że to jest właśnie takie napompowywanie bańki. Ja jestem ogromną przeciwniczką w ogóle takiego czegoś, nie? Że ktoś przychodzi i my go napompujemy, ale nie wiemy w zasadzie, kim on jest. Tylko wiesz, to jest tak, że te działania, które są związane ze zmianą właśnie wizerunku, to, że na przykład dziewczyny robią sobie sesje zdjęciowe, które dopiero jak oglądają siebie na zdjęciach, to zaczynają wierzyć w to, że fajnie wyglądają. Bo my jesteśmy karmione trochę tymi czasopismami, gdzie są piękne modelki, z super makijażami, gdzie cały sztab ludzi pracuje na to, żeby to zdjęcie wyglądało tak, a nie inaczej. I potem czytasz tego Vogue'a w swojej łazience, że tak powiem, podczas porannej toalety i myślisz sobie, Boże, no ja w życiu nie będę tak wyglądać. I nagle nawet takie zrobienie sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, kiedy
ktoś pokazuje ci, wyciąga z ciebie tą możliwość, której wcześniej nigdy nie widziałaś, powoduje, że ty zaczynasz wierzyć, że przecież kurczę, no, jestem fajna babka. Dobra, to teraz totalnie cię zaskoczę. To i zapowiedz w takim razie, co twoją pewność ciebie buduje w takim razie, bo ciekawi mnie to, bo ja ciebie odbieram jako bardzo osobę pewną siebie i chciałam ciebie zapytać, co takiego w tobie tą pewność buduje. Ja myślę, że w moim przypadku bardzo dużo dla mnie znaczy akceptacja. Czyli jeżeli mam wokół mnie, wtedy kiedy otoczenie mnie akceptuje, właściwie w każdej dziedzinie mojego życia, czyli jeżeli słyszysz, fajnie wyglądasz, jeżeli słyszysz, super kolekcję zrobiłaś, jeżeli słyszysz, ale ty jesteś fajna babka, albo kiedyś usłyszałam od jednej z bliskich osób, ty to jesteś dobrym człowiekiem. A powiedz to mi, to są takie momenty, które powodują, że ty się czujesz sama ze sobą dobrze. Że ty sobie możesz mawiać, przecież ja jestem taka fajna i tak dalej, ale to tak naprawdę tym zwierciadłem twojego samopoczucia jest to otoczenie, które odbija jakby tą twoją energię. Tak a nie uważasz, że to, co teraz powiedziałaś, bo to jest z jednej strony akceptacja, a z drugiej strony to jednak jest ta pozytywna informacja zwrotna, że coś robisz okej. A czy z akceptacją też nie jest trochę tak, że nawet jeśli niefajnie wyglądasz, nie? Popełnisz jakiś błąd, coś ci w kolekcji nie wyjdzie, to i tak masz osoby, które mimo tego, że tak się wydarzyło, to i tak ciebie lubią, doceniają, bo wiedzą, tak, że... Tak, tylko ty mnie zapytałaś o to, co buduje moją pewność siebie. No. I ta moja pewność siebie jest zbudowana takimi momentami, kiedy ja dostaję pozytywną informację zwrotną, akceptującą. Bo oczywiście wtedy, kiedy coś źle zrobiłam. No bo ty kiedy mi coś nie wyszło, potrzebujesz tej pewności tak, siebie, tylko, nie? Że zgadza się. Natomiast jakby te pozytywne, w moim przypadku, ta pozytywna informacja zwrotna powoduje, że to jest ten moment, kiedy ja czerpię siłę na to, żeby nawet jeżeli coś się dzieje w moim życiu złego, to żeby jednak pamiętać o tych pozytywnych sytuacjach, które miałam, bo przecież skoro było wtedy fajnie i teraz jest źle, to jest tylko chwilowe, bo przecież było fajnie. Jasne, czyli jakby ja to widzę w tym kontekście, bo to jest na przykład taki jakby dla mnie mechanizm do nazwania, że ty jesteś świadoma swoich zasobów, bo ty wiesz, że potrafisz coś zrobić dobrze i nawet kiedy właśnie się potkniesz, kiedy masz jakąś porażkę, to jesteś w stanie, jakby to nie zachwieje tobą, no bo wiesz, że i tak dam radę. To ciebie nie definiuje, nie? W 100%. Ja mam bardzo podobnie, w sensie takim, że ja też oczywiście popełniam błędy i też mi to wkurza i tak dalej, ale nie jest to dla mnie podstawą do tego, żeby o sobie myśleć źle, bo wiem też, ile rzeczy zrobiłam dobrze, nie? I oczywiście dostaję to i w informacji zwrotnej, ale powiem ci, że ostatnio nawet uczę się sama siebie jakby doceniać, nie? Nie jest to totalnie łatwe, bo jakby całe życie uczyłam się tego, że zawsze powinno być lepiej i także zawsze możesz coś zrobić jeszcze lepiej i że ciągle jestem niedoskonała, no ale uczę się też tego, że ja sama mogę budować moją pewność siebie właśnie widząc, że coś zrobiłam dobrze i absolutnie nie chodzi tutaj o lukrowanie siebie, tylko chodzi o to, żeby jednak wiem, ile pracy w coś włożyłam i wiem, ile pracy włożyłam w swoją edukację, rozwój, w moją, rozwój mojej firmy i wiem, że żadne takie drobne porażki czy opinie nie świadczą o tym, że to wszystko staje się nagle przekreślone, nie? Ale umówmy się, że jeżeli dotyka cię pasmo porażek, to nie wpływa to na to, no nie, wiadomo, na pewność że... siebie. I wtedy jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie takie osoby, które cię w jakiś sposób wesprą, ale też i przeprowadzą jakby do tego momentu, kiedy te porażki się skończą. Bardzo ważne, myślę, że w ogóle dla mnie ważne jest to, żeby mieć wokół siebie życzliwe osoby i też żeby je w miarę życia, upływu życia weryfikować, nie? W sensie takim, że niejednokrotnie jakby miałam duże grono potencjalnie życzliwych osób, nie wiem, czy ty też tak miałaś, i wydawało mi się właśnie, że wszystkich powinnam słuchać i życie tak po prostu pokazało mi, że wcale nie muszę ich mieć bardzo dużo i że wystarczy mi naprawdę kilka takich, które naprawdę mnie kochają, życzą mi dobrze i właśnie w takie sytuacje ciężkie pokazały mi, że wtedy najbardziej ich potrzebuję i najbardziej mnie wspierają i dzięki takim osobom moja ta pewność siebie właśnie w trudnych momentach wydaje mi się, że jeszcze bardziej się wzmacniała, nie? Że dzięki temu, że one mi pomogły przez to przejść, ja też jakby no
Czyli na pewno o siebie wpływają inni ludzie, którzy nas otaczają. Ja myślę, że i ty sama wpływasz, nie? No bo to jak ty sobie do siebie mówisz, to bardzo na to wpływa, bo jak siebie ciągle krytykujesz i biczujesz i tam ciągle jesteś beznadziejna i ciągle mogłabyś faktycznie jeszcze lepiej coś tam zrobić, no to to nie jest wspierające, więc ty też masz wpływ na to, co ty mówisz, ale z drugiej strony też te osoby, z którymi się wiążesz, jesteś blisko, bo to mogą być przyjaciele, związki, rodziny, z rodziną różnie, ale jakby nie wybierasz rodziny, nie? No ale też z jednymi masz bliższy kontakt, z drugimi dalszy, więc to też są osoby, które bardzo mocno moim zdaniem oddziałują na twoją pewność siebie. Ale wiesz co jest fantastyczne, bo to tak już jakby odchodząc od wątku głównego, czyli pewności siebie, to nawiązałaś do tego, że my w naszym życiu budujemy sobie jakieś długofalowe relacje. I powiem wam, że co jest ciekawe, że ja mam trochę większe doświadczenie, że tak powiem życiowe, dłuższe doświadczenie życiowe. I jedno jest fajne, że pewne przyjaźnie zostają i są przez całe życie. Ja mam takie 20-30-letnie przyjaźnie, że nawet jak my się przez jakiś moment nie widzimy ze sobą, to potem do siebie wracamy. I one, to nie jest tak, że one zanikają. W naszym życiu są ludzie, którzy przychodzą i którzy odchodzą, ale mam takie wrażenie, że taki rdzeń przyjaźni, on trwa bardzo długo. I ja mam takie wieloletnie relacje, które powodują, że bez względu na to, co się stanie, my jakoś tak zawsze będziemy razem. Czyli nawet jeżeli nie mamy kontaktu ze sobą ileś tam miesięcy, to potem się nagle znowu spotykamy, potem znowu następuje jakieś rozluźnienie w taki naturalny sposób, ale gdzieś tam z tyłu głowy mamy te konkretne osoby, takich naszych aniołów stróżów. Tak to sobie tłumaczę. I nie wiem, czy to jest kwestia pewności siebie, może to jest zupełnie inny wątek, myślę, ale właśnie jakoś tak mi to przyszło do głowy. Ja myślę, że to wcale nie jest takie nieważne, czyli że ważne, bo w ogóle jeśli umiemy budować długotrwałe, dobre relacje, a to o czym mówisz, to moim zdaniem właśnie to jest, nie? To to też pokazuje, że można na ciebie liczyć, że ty sama możesz na siebie liczyć i też czujesz się ze sobą lepiej, nie? Jeśli całe życie ze wszystkimi ludźmi się kłócisz, rozstajesz, obrażasz, z nikim nie potrafisz zbudować tak naprawdę dobrej relacji, to gdzie jest w tym miejsce na dobrą relację ze sobą? Nie? I że wtedy tak mam totalnie taką luźną myśl, że wtedy ta twoja pewność siebie cały czas musi być taka albo zagarniana. Jesteś zbyt, albo jesteś zbyt pewny siebie i to powoduje, że inne osoby nie chcą po prostu z tobą przebywać, bo to też może być taka reakcja na to, że jesteś, tylko to jest taka pewność siebie już wtedy toksyczna. To już nie jest taka pewność siebie, która powoduje, że coś dajesz, tylko pewność siebie zakrawająca na taki rodzaj arogancji. Ale wiesz, że to nie musi wcale świadczyć o pewności siebie, tylko może świadczyć o jej braku. Nie? Że czasem jest tak, że my tak bardzo stawiamy te granice daleko, żeby się zabezpieczyć, czyli ta arogancja, wiesz, to takie, wiesz, bycie na zasadzie mechanizmu obronnego bardziej. Tak, żeby przypadkiem ktoś nie wszedł i mnie nie zranił na przykład, nie? Bo bardzo jestem w tym miejscu wrażliwy, więc tym bardziej to miejsce moim zdaniem trzeba wzmacniać, czyli to jak ty do siebie podchodzisz, jak ty siebie traktujesz, czy lubisz siebie w ogóle, nie? Tak jak kobiety już przychodzą ubrać coś i jak siebie lubią, to potrafią sobie powiedzieć, wow, ale fajnie wygląda, tak, nie? A jak siebie nie lubią, to ciągle będą tam wyszukiwać, że a tu krzywo, a tu coś tam, wiesz, tu mi się wylewa. Tutaj uwielbiam takie klientki, które przychodzą i mówią, Boże, to było na mnie. No. Mogę już w tym wyjść. I to wcale nie jest arogancja, nie? Zobacz, bo nie, mam też, ja mówię o czymś innym. Tak, właśnie, bo ja też mam takie wrażenie, myślę, że też powiedzmy to sobie otwarcie, że istnieje coś takiego jak pozytywny egoizm, nie? W ogóle poszukajcie sobie na YouTubie mnóstwo jest filmów dotyczących właśnie tego pozytywnego egoizmu, czyli tego, że ja kocham siebie, nie? I to wcale nie jest ten egoizm, który powoduje, że wszyscy inni ludzie są beznadziejni, nieważni, tylko właśnie uczymy się tego, żeby powiedzieć sobie, ale fajnie w tym wyglądam, nie? To było skrojone na moje nogi. Po prostu, że to jest właśnie absolutnie potrzebne do tego, żeby tę pewność siebie budować. Ja myślę, że ta pewność siebie to też jest budowana trochę przez pasje, które mamy. W moim przypadku jest to na przykład taniec, bo ja bardzo lubię tańczyć i towarzysko, i nietowarzysko, i socjalnie.
I to środowisko taneczne to też sprzyja temu, żeby takiemu wewnętrznemu dobremu samopoczuciu. I ja do tego bardzo, bardzo zachęcam. Bo to jest też takie właśnie środowisko, jeżeli łączy nas wspólna pasja, to jest też takie środowisko akceptujące, które sprzyja właśnie pewności siebie. Mi nawet mówili na studiach kiedyś, to mi się bardzo spodobało, chociaż to brzmi tak totalnie nie moim językiem, ale fajnie oddaję jako metaforę, że warto mieć takie swoje plemię. Nie? Tak, czyli osoby, które mają podobne wartości, podobne zainteresowania, możesz się wesprzeć ich właśnie taką życzliwą radą, no bo lubicie się, dobrze ci życzą, masz podobne poczucie humoru. No ja miałam takie swoje plemię i do dzisiaj mam kontakt z wieloma osobami, wszystkich gorąco ściskam, którzy to oglądają. I ja pamiętam, że to mi dało ogromną pewność siebie w moim rozwoju, bo ja kiedyś też idąc na studia właśnie z psychologii, bo wcześniej miałam jeszcze inne studia, to szłam z takim dużą właśnie niepewnością. Nie? No właśnie chciałam cię to zapytać, trochę uprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie z przekorą chciałam ciebie zapytać, czy ty pamiętasz w swoim życiu taką sytuację, kiedy byłaś bardzo niepewna i czy się tego musiałaś uczyć? Tak, miałam mnóstwo takich sytuacji. Ja w ogóle dzisiaj to gadam przed kamerą, robię Insta Stories, jestem taka wow. W sensie w mojej opinii, że jakby dużo tego robię. Ktoś może powiedzieć, Michalina, no to wcale nie jest dużo, ale dla mnie to jest bardzo dużo, bo ja z natury jestem też introwertyczną osobą, że dużo w sobie myślę, dużo sobie analizuję i mam taki tam swój wewnętrzny, bogaty świat. I kiedyś byłam bardzo nieśmiałą osobą i przekornie dla siebie ja cały czas chciałam wychodzić na scenę, nie? Bo ja wywodzę się z muzycznej rodziny i u mnie muzyka była od zawsze obecna i to spowodowało, że ja gdzieś w tych moich kolejnych etapach rozwoju poszłam właśnie w stronę uczenia się śpiewu, potem właśnie na te studia, o których też nie powiedziałam, ale na te studia muzyczne, gdzie śpiewałam, uczyłam się właśnie wokalistyki jazzowej i ja idąc na te studia... To był warsztat pewności siebie. Tak, ja... Nie wiedziałam, dokąd ja przyszłam. Po prostu poziom, na który zostałam na tych studiach, spowodował, że moja pewność siebie, jak ten struś w ten piasek, to ja nie tylko głowę, ale ja po prostu tylko mi ogon wystawał, nie? Jeśli chodzi o moją pewność siebie. I to, co mi wtedy pozwoliło tę pewność siebie zbudować, to myślę, że moja rodzina bardzo mnie wspierała i zawsze zresztą mnie wspierali, więc to zawsze mi dawało taką pewność siebie. To, co mi też dawało, to faktycznie ta społeczność, w której byłam, bo nie byłam sama osobą, która powiedzmy zaczyna profesjonalnie, no bo to, że gdzieś tam wcześniej coś robiłam, no to wiadomo, że to nie był ten poziom, który zostałam właśnie na uczelni, jednak uczelnia wyższa, nie? Uczysz się śpiewu i to nie od tam byle kogo, tylko osób, które mają konkretne doświadczenie i konkretne wymagania, nie? No bo też za tym szły ogromne wymagania i to mi bardzo pomogło i myślę, że to, co najbardziej mi pomogło, to praktyka po prostu. Ale popatrz, z drugiej strony cały czas rozmawiamy o tym, że budujemy pewność siebie tylko i wyłącznie narzędziem, którym są inni ludzie. Tak naprawdę, czy my jesteśmy w stanie zbudować pewność siebie z samości swojej? Że nagle ja sobie pomyślę, teraz będę pewniejsza z siebie. I jak ja to zrobię? Jak ja mam to osiągnąć, bo jestem taka niepewna? I co mam zrobić, żeby tą pewność siebie osiągnąć? I wiesz tak co? Naprawdę pytanie, czy my jesteśmy w stanie kiedykolwiek to zrobić? Właśnie teraz mi przyszła do głowy myśl, że nie i że potrzebujemy innych ludzi do budowania pewności siebie, ale musimy umieć filtrować te dobre informacje zwrotne, które nas wspierają i te, które nam podcinają skrzydła, bo myślę sobie, że jeśli, że bez informacji zwrotnej nie jesteśmy w stanie popatrzeć, bo ludzie są naszym lustrem. I bez tej informacji, co w tym lustrze widzimy, no my nie mamy, możemy mieć zaburzony obraz siebie, nie? Że patrząc tylko na siebie, no byłoby nam ciężko czegoś się o sobie dowiedzieć. Nie? No bo jednak w informacji zwrotnej kryje się bardzo dużo informacji o tobie. Bez innych ludzi ciężko być też szczęśliwym. Ja mam taki trochę problem z pewnością siebie, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Bo nie mam w sobie takiego wrodzonego ekshibicjonizmu.
Ale ja nie wcale nie myślę, że to jest złe. Wiesz co, ale nie, bo to jest kwestia tej pewności siebie, który powoduje, że ktoś potrafi, nie wiem, zrobić 10 relacji w ciągu dnia, pokazać swoje życie, ale wiesz, no to jest pewne narzędzie komunikacji. W moim przypadku bardzo ważne. To też zależy, jakby, co ktoś zawodowo robi. Akurat w tym, co robię, jest to niezmiernie ważne, żeby w mediach bywać, żeby się pokazywać, żeby prezentować to, co się robi i efekty mojej pracy i to, jak się do tych efektów dochodzi. Bo generalnie to jest narzędzie, które można też sprzedażowo wykorzystać. Teraz muszę Ci powiedzieć rzecz. Natomiast, jeżeli robię 400 zdjęć i tylko jedno mi się podoba, jakby to trudno zbudować na tym tą pewność siebie. Chciałabym, żeby ona była większa po prostu. Tak. Chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć o tych 10 relacjach i myślę też, że to wcale nie musi oznaczać, że ktoś robi te relacje i je wrzuca, że to jest, że jest pewny siebie, nie? Bo myślę, że nie wiem jak u Was, ale znam takie osoby, które po to właśnie robią tyle tych relacji, żeby dostać informację zwrotną, że jesteś wow, super i to buduje, to nie jest pewność siebie, bo to buduje jeszcze większą, jeszcze obniża samoocenę, jeśli na przykład reakcji nie ma. Nie? Wiesz, jeżeli ja robię 10 zdjęć, 10 zdjęć wyrzucam, to jest pewność siebie. Jeżeli robię 600 zdjęć i wrzucam jedno, to znaczy, że jestem niepewna siebie. To jest moja teoria pewności siebie w mediach społecznościowych. No, ja bym to rozebrała na 7 tysięcy kolorów. Jak dochodzisz do tego momentu, że to, co pstrykniesz, to publikujesz, to myślisz sobie, tak, osiągnęłam ten pułap pewności siebie, że właściwie już mi... Pytanie, czy to jest pewność siebie, czy to jest znowu może jakieś doświadczenie, wiesz, Kim Kardashian uczyła ludzi, jak robić selfie, bo ich zrobiła tyle, że po prostu, wiesz, pytanie, czy to już jest ta pewność siebie, czy to jest ten fach w ręku. Warsztat. Nie? Bo to też pewność siebie moim zdaniem jest taką bardziej, jak ty o sobie myślisz, a nie, że umiesz coś zrobić, bo zrobiłaś to już 1000 godzin i po prostu chwytasz aparat, ustawiasz i robisz to dobrze, że to też bym to rozdzieliła, nie? No ale to jakby temat, wiadomo, mogłybyśmy tak długo o tym rozmawiać. Podsumowując, a propos pewności siebie, życzyłybyśmy sobie, mamy takie marzenie, żebyście Wy podzieliły się tym, co Waszą pewność siebie buduje. Jesteśmy tego bardzo ciekawe. Myślę, że to jest też taka przestrzeń tutaj, ta nasza kanapa, do tego, żeby się wymieniać doświadczeniami, żeby się dzielić, żeby się inspirować, bo pewność siebie chyba jest niezbędnym elementem takiego szczęśliwego życia, nie? W ogóle... I życzymy tak mi się wydaje, takiego środowiska, które Was otacza, takiego lustra, które powoduje, że ta pewność siebie u Was wzrasta, a nie maleje. Tak, ja z całego serca Wam tego życzę. I nam też. I nam też. Żebyśmy zawsze to lustro miały takie po prostu życzliwe, z życzliwych osób, które będą nas wspierać zawsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.